Czy ktoś, dla komuś to się wydaje znajome? Dokładnie. Czy poznał pan po przypadkowo wypowiedzianym imieniu? Nie, nie, już wcześniej. Wcześniej wiedziałem, że to ta osoba. Tam już się od początku już zgadzał. Tak w sumie oceniamy na 70% to 100% trafień. Ale i to, że no, mieszkała zawsze w lato w takim domku pod Warszawą, to, że się lubi elegancko ubierać zawsze, biżuterii dziwne dużo miała. No, włosy to miała w różnych kolorach. No Litka ma farbowane włosy. To jest brunetka na zdjęciu i to mnie trochę zaskoczyło, bo ja widziałem blondynkę. Mieszkała na ulicy Żelaznej, drugi czas, ale w Warszawie. Ponieważ tutaj były głosy, szukamy białych kruków i mi się przypomniało, że Tomasz powiedział, że ta pani miała dwa imiona, z czego pierwszego nie używała. I to uważam jest 150% trafienie, bo nawet nie znosiła tego pierwszego imienia. No i to, co żeście zauważyli też, że nigdy nie chciała uznać, ile ma lat. Zawsze czuła się młodo i nawet miała 80 lat, to nie wiedziała, ile ma lat. Nie no, zmarła w wieku 83 lat na raka, ale mi się wydawało zawsze, że potrzeba ją odzyskać. Natomiast to, co powiedzieliście, że jakby zobaczyła kota i poszła za nim, to też jest tylu. When I began the workshop, I said that we could prove to ourselves that the afterlife is real. I suggested that the way we do that is to find a way to make contact with someone who's known to be deceased. Gather information you have no other way of knowing except through that contact. Find a way to verify if this information is real and accurate. And if you can, it doesn't really prove anything, but it's really good evidence that that person still exists somewhere. The results of this last exercise show a room that's filled with a flock of white crows. In my book, you've done it. Yeah.